Dzień dobry Państwu, nazywam się Tomasz Niedź, zapraszam na kolejną debatę dla naszego kanału wyborczego. Gospodarka to temat niezwykle szeroki. To, jak się miewa, odczuwamy na co dzień w portfelach. Im gorzej się miewa, tym większe są perturbacje gospodarcze, a to zdaniem wielu ekspertów może zaważyć na wynikach październikowych wyborów. O tym, jak ta gospodarka miewa się dzisiaj, jakie są pomysły na jutro, chciałbym porozmawiać z Państwa i moimi gośćmi, którymi są dzisiaj w kolejności alfabetycznej pani Urszula Nowogórska z Polskiego Stronnictwa Ludowego, która jest z nami online. Dzień dobry. Dzień dobry i pozdrawiam wszystkich Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Pozdrawiam również moich współrozmówców dzisiejszych w studio. Dziękujemy serdecznie. W studio właśnie jest także z nami pani poseł Mirosława Nykiel z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Także pan Waldemar, przepraszam, Wojciech Szarama z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle. Przepraszam za pomyłkę w imieniu. To zwiastuje dobry początek, prawda? Także witam państwa serdecznie, panie redaktorze również. Taką mam nadzieję, że to właśnie taki będzie początek. A także pani Katarzyna Suchańska z Bezpartyjnych Samorządowców, która przyjechała dzisiaj do naszej katowickiej redakcji z Kielc. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa serdecznie. Dzień dobry. Szanowni Państwo, według badań agencji Kantar z sierpnia 2023 roku tylko 1 na 3 Polaków uważa, że gospodarka rozwija się i zmierza w dobrym kierunku. Natomiast 2/3 Polaków uważają, że tak naprawdę nie ma się z czego cieszyć i są pesymistycznie, a nie optymistycznie nastawieni do sytuacji gospodarczej w naszym kraju. Obawiają się inflacji, wysokich stóp procentowych, tego co dalej będzie się działo na przykład z bezrobociem. I właśnie o ocenę bieżącej sytuacji chciałem zapytać panią poseł Nowogórską z Polskiego Stronnictwa Ludowego, która jest z nami online, przypomnę, i łączy się z nami właśnie w temacie gospodarki. Pani poseł, jak pani ocenia tę sytuację? Ja, panie redaktorze, może posłużę się głosem swoich wyborców, mieszkańców terenu, w którym zamieszkuję. Oni mówią bardzo krótko, tak drogo nie było nigdy. Każdy musi dokonywać gruntownych przeglądów swoich wydatków po to, żeby starczyło tak naprawdę na wszystko, na te dotychczasowe wydatki, które ludzie ponosili. Więc to jest głos, który ja słyszę dość często. I nie jest to głos, który jest przywiązany do jakiejś konkretnej grupy wiekowej. To jest głos, który pojawia się i od młodszych, i od starszych, i od ludzi w średnim wieku, ale generalnie od wszystkich tych, którzy są aktywni i którzy pracują. Więc to jest taki głos bardzo dokonujący chyba oceny takiej bezpośredniej, szybkiej, bez wnikania w poszczególne elementy. To mówią ludzie. To jest głos, który ja słyszę. Bardzo dziękuję. Pani poseł Nykiel, a w ocenie pani wyborców, jak wygląda sytuacja gospodarcza? Co mówią wyborcy na temat tego, na przykład ile dziś kosztuje chleb? No właśnie, widzimy jak jest stan gospodarki w sklepach, kiedy robimy zakupy na najbliższe dnie i te zakupy są coraz droższe. Widzimy jak kupujemy wyprawki dla dzieci, bo właśnie rozpoczyna się rok szkolny. Widzimy jak podsumowujemy wakacje, ile nas kosztowało, jeśli w ogóle nas było na to stać. To są te na co dzień opinie, które mi przekazują wyborcy, że no niestety inflacja i drożyzna, ale są też twarde dane makroekonomiczne. Ja tylko wspomnę o jednym najważniejszym moim zdaniem wskaźniku, który to jest stopa inwestycyjna, całość nakładów na inwestycje do PKB, który jest na wysokości 16,8, czyli taki jak po transformacji zaraz był, a zakładane było w strategii odpowiedzialnego rozwoju, przypomnę te słynne slajdy pana Morawieckiego, 25%, jak przekazywaliśmy władzę w 2015 było 20,6. To jest jeden z najpoważniejszych wskaźników i ja się nie dziwię wyborcom, że tak mówią, bo mamy rządy, które mamy kłamcę Morawieckiego, mamy Glapińskiego stand-upera, który powinien zająć się właśnie duszeniem inflacji. No i to są efekty wymierne właśnie złych rządów. Pan poseł Wojciech Szarama, to są poważne oskarżenia. Ja wiem, co pan powie. To wina wojny, wina pandemii. To wszystko się skumulowało na koniec tej kadencji. Jak pan ocenia sytuację dziś?
No, jeśli pan wie, co ja powiem, całe szczęście... Bo to są te argumenty, których używa rząd. Całe szczęście, że słuchacze może wysłuchają tego. Otóż pierwsza sprawa to jest taka, że no nie bardzo wierzę w ten sondaż i tutaj do sondaży to razem podchodzić przedwyborczych, w szczególności razem podchodzić z dużą ostrożnością, bo ich wynik jest często uzależniony od tego, kto je przeprowadza i na czyje zlecenie. Różne sondażownie czasami podają w przeciągu paru dni zupełnie różne wyniki, one oceniające sytuację na przykład polityczną w Polsce. Panie pośle, no to Główny Urząd Statystyczny ponad 10% odczyt inflacji za sierpień. No tak, tak, tak. Czyli inflacja spada, panie redaktorze. To jest zupełnie... 10% to jest zupełnie oczywiste. Ja mówię, że spada. Ja nie mówię, że ona tyle nie jest, bo to jest rzeczywiście, to są dane GUS-u, które trudno tutaj podważać. Natomiast ta inflacja jeszcze parę miesięcy temu sięgała w 12%. 14%. Sytuacja rzeczywiście była bardzo trudna i to właśnie w wyniku najpierw zawirowań covidowych, a potem wybuchu wojny. W wyniku tej wojny podrożały wszystkie surowce energetyczne na całym świecie i ceny ropy naftowej, tym samym benzyny, poszybowały niesamowicie w górę. Tym samym musiały wzrosnąć ceny na wszystkie inne towary i również na usługi. Teraz sytuacja jest opanowana i Polacy to widzą. Widzą, stąd Prawo i Sprawiedliwość cieszy się coraz większym zaufaniem, dlatego że inflacja opanowana, gospodarka się rozwija, rośnie cały czas eksport, a ceny na produkty żywnościowe w sklepach spadają. Jeśli chodzi o chleb, to ceny chleba ostatnio spadły, zupełnie ewidentne. To jest nawet na swoim przykładzie mogę to powiedzieć, bo henek chleba, który kiedyś kosztował 6 zł, wczoraj go kupowałem za 5 zł, a więc to jest naprawdę znaczący spadek procentowy. To by oznaczało deflację, panie pośle, jeżeli ja dobrze rozumiem terminologię ekonomiczną, a nie mamy deflacji, tylko 10% inflację. No to nie, no ceny produktów żywnościowych spadają, natomiast deflacja to jest jednak, panie redaktorze, troszeczkę inna sytuacja, prawda, że byłyby produkty, które nie miałyby zbytu i dlatego te ceny by na przykład spadały. Zbyt na produkty jest, dlatego że polski rynek wewnętrzny ma się bardzo dobrze. W wyniku podwyżek płac, w wyniku wzrostu emerytur, dodatków socjalnych dla rodzin, które posiadają dzieci, siła nabywcza Polaków jest nadal duża i dzięki temu gospodarka polska funkcjonuje dobrze, dzięki temu produkty się sprzedają, fabryki istnieją, a bezrobocie jest jedno z najniższych w Europie. To są sukcesy tego rządu i nic nie wskazuje na to, żeby coś się miało zmienić, na szczęście. Bardzo dziękuję. Pani Katarzyna Suchańska, bezpartyjni samorządowcy. Pani podziela optymizm pana posła Szaramy? No ja niestety nie mogę się zgodzić z tym optymizmem. Słowa mówiące o tym, że inflacja jest opanowana, moim zdaniem są zupełnie niezgodne z prawdą. Cel inflacyjny NBP, o ile mnie nie myli, to jest 2,5%, a do tych 2,5% jest. Ale to zależy w jakim okresie, no bo to przecież nie chodzi od dzisiaj. W 2027 NBP prognozuje osiągnięcie. Porozmawiajmy może dalej o jakichś bardziej obiektywnych wskaźnikach. Wskaźnik PMI nadal jest zdecydowanie poniżej 50 punktów, co świadczy o tym, iż ta aktywność ekonomiczna jest niska, że nasza gospodarka niestety, ale nie rozwija się tak jak należy. Mamy do czynienia z recesją. Obecnie to jest chyba 43,1 za sierpień, ale zwróćmy też uwagę na inne zjawisko. To PMI w Niemczech również jest bardzo niskie, poniżej 40 punktów. Jest to rekordowo niskie PMI, a wiemy o tym, że polska gospodarka też zależy od tego, co dzieje się w Unii Europejskiej, w Niemczech przede wszystkim. 28% eksportu to są Niemcy. W związku z tym no to jest po prostu, są to naczynia powiązane. Dlatego konieczna jest poprawa sytuacji w całej Europie, w całej Unii Europejskiej, na świecie, bo u nas się to ustabilizowało. Jednak nie jesteśmy w stanie usprawiedliwiać tego, co dzieje się u nas źle.
ta suma wydatków pozabudżetowych, te pikniki 800+, programy Villa+, to wszystko psuje polską gospodarkę. Dodając do tego nieodpowiedzialną politykę NBP oraz komedianta Glapińskiego, który nie uspokaja tego, co się dzieje na rynku, a podgrzewa jedynie nastroje, nie może powodować niczego dobrego. Ja tylko jeszcze tutaj dodam, że niewzięcie 700 miliardów złotych z KPO, które leżą na stole, bo rząd wewnętrznie skłócony, bo destabilizuje to nie tylko gospodarkę. Popatrzcie Państwo, 2 lata mogłyby te pieniążki pracować dla polskiej gospodarki. Zdestabilizował cały system prawny ten rząd. Także optymizm pana posła jest kompletnie nieuzasadniony. Musimy pana posła wywołanego do tablicy poprosić. Mój optymizm wynika po prostu z tego, co widzę i z rozmów z ludźmi, którzy rozumieją trudną sytuację międzynarodową Polski, bo ja się z panią zgadzam, że bardzo duża część polskiego eksportu idzie do Niemiec. W zależności od tego, jak funkcjonuje ta gospodarka, jaka jest siła nabywcza Niemców, to może oddziaływać na nasz rynek. Dokonała pani na samym początku bardzo takiej poważnej analizy, a spuentowała pani to o panu Glapińskim w taki sposób troszkę niepoważny. A więc, no bo pan Glapiński jest niepoważny. Niestety jego wystąpienia to bardziej przypominają stand-up niż wystąpienia osoby, która odpowiada za wartość pieniądza. Szanowni Państwo, proszę Państwa, co do jego polityki na przykład dotyczącej stóp procentowych, nikt nie ma żadnych zastrzeżeń. Może dyskusja się toczyć, czy one nie zostały podniesione zbyt późno, czy to było akurat i tak dalej, i tak dalej. Ta polityka Narodowego Banku Polskiego osiągnęła swój cel. Inflacja została opanowana. Nie opanowana. Teraz, no cel inflacyjny ona się... teraz, ale ten cel inflacyjny nie był na wrzesień, na październik tego roku nie był wskazany. 2,5% to jest cel inflacyjny w budżecie państwa, pani pośle. Na przyszły rok. No ale w tym roku był jaki cel inflacyjny? No to jak panie mogą mówić, że cel inflacyjny, niedodanie tego, niedodanie pewnego tutaj czasu, kiedy to ma być osiągnięte, no jest pewnym nadużyciem. No przecież rozmawiamy we wrześniu. Propagandę można uprawiać, ale w gospodarce się nie da. Teraz tak, ja proponuję, żebyśmy na przykład porozmawiali, zastanowili się, czy na przykład stopy procentowe powinny być obniżone przez Radę Polityki Pieniężnej, czy powinni zostać na tym samym poziomie. Panie pośle, do tego dojdziemy. Państwo pozwolą, że do tego dojdziemy, bo najpierw chciałem wspomniany wcześniej Krajowy Plan Odbudowy wywołać do tablicy. Pani poseł Nowogórska, czy te pieniądze z Unii Europejskiej są nam potrzebne, pani zdaniem? Oczywiście, że są potrzebne, ponieważ one tak naprawdę utrzymają stały poziom inwestycyjny. W tej chwili mamy taką sytuację na rynku pracy. Ja też rozmawiam z przedsiębiorcami, stąd wiem, że dokończane są te inwestycje, które były realizowane w ciągu 3, 4, 2 ostatnich lat i w tym momencie robi się pustka rynkowa, w związku z czym nie ma możliwości kontynuowania kolejnych zamówień, a idzie nam zima, prawda? Pracownicy muszą gdzieś mieć stały dochód. Natomiast, szanowni państwo, mnie niepokoi bardzo jedna kwestia, bo my mówimy o tym, że jest bardzo wysoka inflacja, 10%. Natomiast przy tej okazji trzeba powiedzieć, że jest taki związek przyczynowo-skutkowy, o czym nie wszyscy mówią, a jest on bardzo namacalny, jasny, czytelny i ugruntowany również przez ekonomistów, że w momencie, kiedy mamy wysoką inflację, powstaje tak zwana renta inflacyjna, która polega na tym, że państwo z tego tytułu, że jest wysoka inflacja, ma stały dochód do budżetu państwa. Przy oczywiście założeniu stałego realnego dochodu i stałej produkcji. W związku z czym wszyscy, którzy idą do sklepu i kupują droższe produkty, płacą ukryty podatek, który i tak idzie do budżetu państwa. Tak. I to jest 1% procentowy, ponad 4 miliardy złotych. Dokładnie 4,7. Tak. Założenia... Czyli zarabia na inflację budżet państwa. Tak, bardzo dziękuję pani poseł. 1%, panie redaktorze, 1% inflacji należy pomnożyć przez 4,7%, tak jak pani tutaj poseł powiedziała. I to nam daje kwotę tego dochodu do budżetu państwa, który wcześniej jest niepokazywany, niezakładany. I o tym ludzie powiedzieli. A inflacja to podatek. Nie bez powodu założenia nowego budżetu, który zapewne nie uda się go przeprocedować przed wyborami, zakładają wzrost wpływów z PIT osobistych. Bardzo dziękuję pani poseł. Pani poseł Nykiel... Pani wspomniała o Krajowym Planie Odbudowy, no ale tych pieniędzy nie będzie. I co dalej w takiej sytuacji? No, na szczęście jest 15 października.
dobra data, kiedy trzeba zmienić ten zły rząd i szybko zostaną odblokowane, bo nam wierzę w to, że wybory wygra opozycja, że wygra Koalicja Obywatelska i w bardzo szybkim tempie odblokujemy, przewrócimy system prawny do właściwego poziomu i odblokujemy pieniądze z KPO, bo to jest główne, panie pośle, to jest główne. Kłócicie się o rzeczy z Unią Europejską, które cały cywilizowany świat szanuje. I to jest straszne. Wewnątrz pan Ziobro zarzuca panu Morawieckiemu i boicie się swoich koalicjantów i karacie w ten sposób Polaków, bo przyzna pan, że 700 miliardów złotych to jest potężna kwota, którą zabraliście Polakom. My to odblokujemy. Ale panie redaktorze, tu potrzeba jeszcze paru rzeczy. Musi być stabilizacja prawa, jeśli chodzi o gospodarkę. Nie może być tak, żeby wprowadzać przepisy, które kilka razy zmieniać prawo podatkowe w roku, tak zwany słynny, ja to nazywam PiS-owskim nieładem, a to Polski Ład miał być. To, co wyrządził, jaką krzywdę przedsiębiorcom, a przecież to przedsiębiorcy głównie dają tą wartość dodaną do budżetu państwa. I przede wszystkim trzeba ustabilizować to prawo, czyli my wprowadzimy vacatio legis przynajmniej półroczne na przepisy podatkowe, które będą wdrażane dla gospodarki. Będzie PIT płacony tylko od faktur zapłaconych, czyli przedsiębiorca będzie PIT płacił tylko od faktur zapłaconych. Przywrócimy i uralnimy składkę zdrowotną, bardzo odważne, ale do odważnych świat należy, a po waszych rządach tylko odważni ludzie mogą dać sobie z tym wszystkim radę, żeby zmienić rzeczywistość. Jest także główna zasada przywrócenie właściwego traktowania przedsiębiorców, czyli zmienimy filozofię traktowania przedsiębiorców na partnerów, panie pośle, a nie podejrzanych z góry. Ilość kontroli, jaką zastosowano, pisałam na ten temat interpelację za waszych czasów, traktujecie a priori przedsiębiorcę jak podejrzanego. Także o krajowym planie odbudowy, bo potem jak się będę odnosił, to będzie bardzo długa wypowiedź. Oczywiście, bo Ja od razu pokazałam, co zrobimy, żeby przewrócić dla gospodarki, odbudować warunki, które wyście zdewastowali. Mhm. Bardzo dziękuję, pani poseł. Panie pośle, ale przyzna pan, że te pieniądze z KPO bardzo by się Polsce przydały w tej trudnej sytuacji, bo niektórzy mówią, że to recesja, inni mówią, że to tylko stagnacja. Sytuacja jest w znacznej części gorsza niż było jeszcze to kilka lat temu. To jest oczywiste. Chyba z tym się pan musi zgodzić. Natomiast 700 miliardów to są pieniądze nie do pogardzenia. Dane mówiące o tym, że produkt krajowy brutto nie rośnie tak, jak zostało założone, to są dane z jednego miesiąca. A więc żeby określać, czy mamy stagnację, czy recesję, to zaczekajmy na kolejne oceny kolejnych miesięcy. Panie pośle, perturbacje gospodarcze w takim razie. Krajowy plan odbudowy, oczywiście, że te pieniądze Polska powinna otrzymać, dlatego że jesteśmy uczestnikami tego całego programu. Jesteśmy członkami Unii Europejskiej. Zgodziliśmy się na zaciąganie zobowiązań kredytowych przez Unię Europejską. No, sytuacja jest zupełnie, zupełnie absurdalna. No. Jest dla wszystkich już w tej chwili zupełnie oczywistą rzeczą, że my tych pieniędzy nie otrzymujemy z powodów politycznych. No. Kluczową rolę odgrywają w Unii Europejskiej Niemcy. Niemcy są zainteresowani zmianą rządu w Polsce. Oni przecież o tym wprost mówią. No, przecież nie ma sensu tutaj cytować. To jest prawda. Manfred Weber mówi o tym wprost, że on oczekuje zmiany rządu w Polsce, bo jemu się Prawo i Sprawiedliwość nie podoba. Wobec czego tych pieniędzy przed wyborami nie będzie. No, to jest zupełnie oczywiste.
A te słowa, o których mówi tutaj pani poseł i państwo, że jak wygrają wybory, to te pieniądze się od razu znajdą, zostaną otwarte. To one, no to one czekają one od dwóch pełni, lat, panie one, pośle. One w pełni potwierdzają to, tą tezę, że nie dostajemy tych pieniędzy z powodów politycznych. To jest typowo kłamstwo pisowskie, zrobić ideologię pani do poseł, swoich... Pani poseł, ja pani nie przeszkadzałem. Ja wiem, ja ale pani nie przeszkadzałem. Musi reagować na pani, nasz program pani poseł, wystarczająco długo, będzie pani mogła się jeszcze odnieść do tego. A więc te pieniądze są dla polskiej gospodarki potrzebne, ale zaznaczam, że bez tych pieniędzy również sobie radzimy bardzo dobrze. No. Tak premier Morawiecki i tak rząd gospodaruje, że są pieniądze na wypłaty, są pieniądze na zasiłki, na 14 emerytury, ale są również pieniądze na rozwój polskiego przemysłu. No weźcie państwo spójrzcie, jakie są zamówienia, jeśli chodzi o wydatki na wojsko. A obronność jest jedną z podstawowych w tej chwili spraw dotyczących państwa polskiego. Są pieniądze na te zakupy. I to jest, proszę państwa, i tutaj można powiedzieć, że to jest w pewnym sensie cud gospodarczy, to co się dzieje. Że mimo tych kłopotów wszystkich dajemy sobie radę. A pani, bo teraz by się warto było odnieść do tego, co pani powiedziała, to zaskakiwanie przedsiębiorców i tak dalej, i tak dalej. Jak jest klęska, pandemia COVID-u, jak mamy wybuch wojny, to rząd musi reagować z dnia na dzień i przepisy wprowadzać bardzo szybko. Tarcze kryzysowe, antykryzysowe były w ten sposób właśnie w ten sposób wprowadzone. I sama dzięki temu wiele przedsiębiorstw po prostu utrzymało się nadal na rynku. Nawet weźmy ten bon turystyczny. Przecież dzięki temu firmy i hotele dalej funkcjonują. No, mówi pani, że rząd polski traktuje źle przedsiębiorców. To jest nieprawda. No. To prawda. Dlatego, że robimy wszystko, żeby polscy przedsiębiorcy mogli funkcjonować jak najlepiej. Bardzo dziękuję, panie pośle. Pani Katarzyna Suchańska, bezpartyjni samorządowcy. Jeżeli jest tak dobrze, jak mówi pan poseł, to dlaczego jest tak źle? A może i odwrotnie, jeżeli jest tak źle, to dlaczego jest tak dobrze? No, na przykład na Nowym Świecie w Warszawie o północy w piątek bardzo trudno znaleźć wolne miejsce w restauracji, bo pękają w szwach. Więc pani, jak rozumiem, jest raczej zwolenniczką tezy, że wcale tak dobrze nie jest. A może nie jest tak źle? Moja ocena jest bliższa ocenie ekonomistów. Ja wolę opierać się na tych twardych danych mimo wszystko. Natomiast sytuacja, jaką mamy na ulicach, w sklepach, że Polacy kupują, korzystają z restauracji, jeżdżą na wczasy. No cóż, Polacy przyzwyczaili się do wielu miesięcy życia w tej sytuacji kryzysowej. Najpierw pandemia, później wojna. I niestety, ale człowiek jest tak skonstruowany, że może funkcjonować w ten sposób miesiąc, dwa, pół roku, ale w końcu ktoś chce zacząć żyć normalnie, chce jechać na wakacje, chce korzystać z życia, chce pójść do restauracji. Stąd po prostu zachowanie Polaków jest czymś naturalnym. Nauczyli się po prostu w tym kryzysie funkcjonować. Natomiast nie jest to sytuacja, jeżeli chodzi o tą sytuację gospodarczą, która powinna się przeciągać. Bo dalsze przeciąganie się, nie to, że stagnacji, ale tej recesji gospodarczej, będzie się dalej odbijać negatywnie na życiu wszystkich Polaków. Mowa również o tym, jak traktowani są przedsiębiorcy. Niestety przedsiębiorcy są siłą polskiej gospodarki. Stety. To dobrze. Stety. Niestety, dlaczego wytłumaczy się ze swoich słów? Niestety, bo oni najbardziej dostają od rządu po głowie. Dla nich nie ma patrzenia w sposób taki, że pomóżmy przedsiębiorcy, traktujmy przedsiębiorcę jako przyjaciela, jako partnera. Przedsiębiorca dla obecnie rządzących jest wrogiem, czymś złym i ta sytuacja powinna się zmienić. Bardzo dziękuję. Pani poseł Nowogórska, chciałem zapytać o to, co dalej będzie z wakacjami kredytowymi. To też jeden z tematów, który jest bardzo gorący we wszystkich rozmowach na temat polskiej gospodarki, bo to osoby, które zaciągnęły kredyty hipoteczne, w znacznej części zapłaciły za wzrost inflacji. Czy powinny te wakacje kredytowe być utrzymane w przyszłym roku? Panie redaktorze, wszyscy musimy być odpowiedzialnymi Polakami i wszyscy doskonale wiemy, że wakacje kredytowe, które będą trwały miesiąc, dwa, trzy czy ileś tam,
w końcu kiedyś się skończą i trzeba będzie zapłacić wszystko to, co jest należne państwu. Dlatego ja jestem zwolennikiem takiego rozwiązania, aby wspierać obywateli w życiu ich codziennym po to, żeby rzeczywiście mieli możliwość przewidywania i stabilizacji. Nie tylko na dziś, nie tylko na jutro, ale na dłuższy okres czasu, bo tylko w ten sposób mogą rozwijać się przedsiębiorcy, bo tylko w ten sposób może rozwijać się polska gospodarka. Państwo mówicie, że i ja oczywiście to potwierdzam, podpisuję się pod tym dwoma rękami, że przedsiębiorcy są solą naszej ziemi. Przecież 75% PKB jest wypracowywane przez przedsiębiorców. To jest potężny rynek pracy, o który trzeba dbać. I nie można traktować przedsiębiorcy jak potencjalnego złodzieja, bo to przedsiębiorca dzięki ludziom, których zatrudnia, wypracowuje środki do budżetu państwa, bo w budżecie państwa nie ma pieniędzy państwa. To są pieniądze obywateli wypracowane przez każdego z nas. Dlatego stworzenie odpowiednich warunków do pracy, do rozwoju, do inwestowania to jest obowiązek państwa. I wakacje kredytowe mogą tylko na chwilę pomóc w tej trudnej sytuacji, w której się znajdujemy. Natomiast wprowadzenie mechanizmów naprawczych również do polskiej gospodarki tylko w ten sposób może uratować i pomóc przetrwać przedsiębiorcom i pomóc przetrwać zwykłym obywatelom ten trudny okres czasu. Bardzo dziękuję. Pani poseł Nykiel, co z wakacjami kredytowymi? Czy powinny być utrzymane w 2024 roku? Wakacje nigdy nie powinny trwać wiecznie, ale przy tym poziomie inflacji ja uważam i jeszcze dodajmy, że 5% VAT-u będzie w przyszłym roku wróci, bo też były wakacje od tych... Na żywność, tak? Tak, na żywność. To jest w tej sytuacji, przy tak wysokiej inflacji, wszystko zależy od tego, a nie zapowiada się. Inflacja się zmniejsza, ale bardzo powoli. I trochę ta obniżka ceny, o której pan poseł mówił, dla wielu Polaków też jest tam na chlebie czy na czymś, ale to są cały czas bardzo wysokie. Jeśli te ceny poszły tak wysoko w górę, a później trochę się obniżyły, to nie znaczy, że jest dobrze. Stąd ja tutaj nie podzielam pana optymizmu i dlatego uważam, że powinniśmy zadbać o kieszenie Polaków też w przyszłym roku, bo szykuje nam się bardzo trudny rok. Ja od dawna zajmuję się gospodarką, jestem wiceprzewodniczącą Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju i naprawdę nie dramatyzuję. Staram się opierać na twardych danych ekonomicznych i to, że nie widać tego na ulicach, w restauracjach i w firmy jakoś sobie radzą, Polacy jakoś sobie radzą, wynika właśnie z wrodzonej przedsiębiorczości Polaków. Znajdowaliśmy się nie tylko teraz, ale w historii w bardzo trudnych sytuacjach i Polak zawsze umie sobie poradzić, ale to nie oznacza, że jest dobrze z polską gospodarką. Bardzo dziękuję, panie pośle. No, ale sygnały napływające. Nie uzyskaliśmy ani w jednej, ani w wypowiedzi drugiej odpowiedzi na pytanie, co opozycja zrobi z wakacjami kredytowymi. Czy zostaną utrzymane w przyszłym roku, czy nie? Ja powiedziałam, że uważam, że jak inflacja będzie, to powinna być na tym poziomie, to powinno być utrzymane. Podobnie jak pani poseł Nowogórska też zadeklarowała, jak zrozumiałem, potrzebę ewentualną utrzymania wakacji kredytowych i pytanie, czy zostaną utrzymane. Z obozu władzy też płyną takie sygnały. Proszę państwa, panie redaktorze, szanowne panie, no jeśli uważacie, że inflacja jest za wysoka, no to utrzymywanie wakacji kredytowych tą inflację dalej będzie napędzało. No musimy tutaj zachować jakąś logikę, no. No to no. Za dużo pieniędzy. Natomiast jeśli chodzi o nasz rząd, to sytuacja jest postawiona jasno. Te wakacje kredytowe będą utrzymane w zależności od sytuacji finansowej państwa. Czyli na przykład, podam państwu przykład, jeśli stopy procentowe zostaną znacząco obniżone przez Rady Polityki Pieniężnej, wtedy można ograniczyć te wakacje kredytowe. Natomiast jeśli stopy procentowe nadal będą wysokie i kredyt będzie nadal bardzo drogi i ci, którzy spłacają kredyty, nadal będą obciążeni tymi potężnymi odsetkami, to będziemy te wakacje kredytowe rozważać, no. Bo wtedy to będzie jasny sygnał, że trzeba ludziom pomóc. Zupełnie jest to oczywiste. Natomiast tego typu decyzje gospodarcze, one muszą być przeanalizowane bardzo dokładnie i one muszą się opierać o to, co się dzieje w państwie. A te stopy procentowe, o których powiedziałem i działalność NBP-u jest tutaj jedną z podstawowych rzeczy. To może tak. Czy zostaną zatem obniżone stopy procentowe? To też nie jest jasne. Posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej może nie zdążyć obniżyć stóp procentowych na przykład przed wyborami. Może być tak, że
powstaną kryteria dla wakacji kredytowych. Ta sytuacja, panie pośle, jest na tyle niejasna dla przeciętnego kredytobiorcy, że nie wie, ile będzie płacił raty. Tak znaczy, sytuacja polityczna jest, no, powiedzmy, że jesteśmy przed wyborami. Jaki wynik wyborczy będzie, no to trudno przesądzać. Ja jestem przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość utrzyma władzę i to jest na szczęście dla Polaków. Natomiast na szczęście mamy taką sytuację, że NBP prowadzi politykę ekonomiczną, finansową, niezależnie od tego, jaki jest rząd. Jeśli zmieni się rząd, jeśli będzie nowy premier, to nie znaczy, że nowy premier powie Radzie Polityki Pieniężnej, macie obniżyć stopy procentowe albo podwyższyć. Absolutnie nie. Na tym polega niezależność Narodowego Banku Polskiego, że on podejmuje decyzje w oparciu o informacje gospodarcze, o sytuację gospodarczą tak państwa. Tak powinno być. Ale może tak powinno być, tak ale jest. Tak nie jest. Tak, i tak jest, i bo dzięki temu inflacja została zahamowana. Tak jest, jak dzięki temu została. A teraz mamy sytuację na tyle dobrą, ona się na tyle ustabilizowała, że można pomyśleć, moim zdaniem oczywiście, ja nie wiem, co postanowi Rada Polityki Pieniężnej, moim zdaniem można pomyśleć o pewnym małym obniżeniu stóp procentowych, co spowoduje to, że kredyt stanie się trochę tańszy. Oczywiście to powoduje napędzenie gospodarki, jakieś większe inwestycje i tak dalej, i tak dalej. Ale musimy postępować bardzo ostrożnie, żeby ta inflacja, która została zahamowana, znowu nie wybuchła. I wtedy będą wakacje kredytowe? Wracając do punktu wyjścia i malutka obniżka stóp procentowych, panie pośle? Uważam, że ta mała obniżka stóp procentowych byłaby korzystna dla polskiej gospodarki i to mogłoby na przykład spowodować, że te wakacje kredytowe w przyszłym roku, oczywiście rząd to rozważa, to są moje czysto teoretyczne rozważania, te wakacje kredytowe mogłyby trwać nie 4 miesiące, tak jak to było w tym roku i w zeszłym, ale na przykład 2. Bardzo dziękuję. 2 razy tak i raz to zależy. Pan poseł Szarama tak mówi o wakacjach kredytowych. To zależy od tego, jaka będzie sytuacja. Jak powinno być pani zdaniem? Należy na to spojrzeć trochę szerzej. Dane wskazują, że te 2 lata wakacji kredytowych to jest uszczerbek dla banków w wysokości około 20 miliardów. A banki mają się nadal dobrze. Udźwignęły to. Pomogło to wielu Polakom w normalnym funkcjonowaniu, te wakacje kredytowe. Sytuacja dalej nie jest ustabilizowana wbrew temu, co mówi pan poseł. Niestety do stabilizacji nam jeszcze daleko, dlatego wniosek jest prosty. Wakacje kredytowe powinny zostać utrzymane dla Polaków. Polacy muszą mieć tą możliwość odroczenia tego spłacenia raty na późniejsze okresy, by normalnie funkcjonować. Przy takiej inflacji, przy nadal braku stabilnej gospodarki jest to konieczne. Spójrzmy również na nasz polski wskaźnik WIBOR. On jest nadal wysoki, to jest około 6,5%. Jest wysoki, mówię oczywiście względem innych wskaźników europejskich. Czyli te banki, ten ciężar, jaki jest związany z wakacjami kredytowymi, moim zdaniem są w stanie unieść. A jeżeli możemy pomóc Polakom, to powinniśmy to zrobić. Bardzo dziękuję. Pani poseł Nowogórska, chciałem zapytać panią poseł o to, jakie są pomysły na przyszłość, co po wyborach. Jakby nie patrzeć na sondaże, to Polskie Stronnictwo Ludowe jakiejś decydującej mocy nie będzie miało, pani poseł. Panie redaktorze, na początku tego programu padło takie stwierdzenie, że sondaże nie do końca realnie oceniają faktyczne poparcie niektórym ugrupowaniom, również Polskiemu Stronnictwu Ludowemu. My przez wiele, wiele lat przyzwyczailiśmy się do tego, że sondaże pokazują nam dużo niżej, a słupki wyborcze pokazują dużo wyżej, bo to obywatele tak naprawdę ostatecznie decydują, kogo chcą w danym momencie wybierać. Natomiast najlepszym sondażem, najbardziej właściwym, najbardziej prawdziwym właśnie będą wybory 15 października i to obywatele zadecydują o tym, komu będą udzielać poparcia. Natomiast panie redaktorze, wiele tutaj można mówić, nie wszystko da się rzeczywiście przełożyć na realne czyny, natomiast mówiąc o sytuacji gospodarczej, ja pozwolę sobie wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy, o utrzymaniu produkcji rolniczej.
Ja reprezentuję takie ugrupowanie, które jest bardzo blisko rolników i na co dzień, bo żyję w takim środowisku, słyszę narzekania i uzasadnione narzekania i obawy rolników i producentów rolnych dotyczące ich przyszłości, dotyczące ich działalności. Teraz wszyscy mierzą się z napływem zboża, z napływem owoców miękkich, które znacznie obniżają tak naprawdę możliwości produkcyjne naszych rolników, naszych sadowników, naszych ogrodników, naszych pszczelarzy. I to jest poważny problem, bo mówiąc tutaj o działaniach gospodarczych, my musimy patrzeć szeroko. To, co powiedziała przedtem pani Katarzyna, tak? Dobrze mówiłam, że to trzeba spojrzeć rzeczywiście zupełnie inaczej. Natomiast jakie rozwiązania? Polskie Stronnictwo Ludowe na przykład rozpoczęło proces konsultacyjny swojego programu podatkowego. Po pierwsze uproszczenie podatków, a po drugie zmianę podatków na zasadzie podatków liniowych. 10% podatku dla tych, którzy produkują i mają dochody do 10 milionów i 15 dla tych, którzy mają powyżej tego pułapu. Dlatego tutaj uproszczenie tego systemu, udzielenie poparcia i wsparcia przedsiębiorcom, utrzymanie produkcji, wsparcie rynku pracy, to będą te działania konkretne, które sprawią, że będziemy mogli pomyśleć o powrocie do normalności. Natomiast to wszystko, co dzieje się teraz pod wpływem różnych niepokojów płynących również z naszej wschodniej granicy, to pewnie wpływa na to, co rzeczywiście my w tej chwili tutaj mamy w naszej gospodarce. Natomiast to nie jest jedyny powód całej destabilizacji, która nastąpiła i to też trzeba uczciwie powiedzieć. Bardzo dziękuję pani poseł. Pani poseł Mirosława Nykiel, wspomniała pani już o Krajowym Planie Odbudowy jako jednym z pomysłów na to, by polska gospodarka nieco się wyprostowała, ale co jeszcze? Historia nie taka dawna przypomina nam na przykład wzrost VAT podczas rządów Donalda Tuska. Może Polacy mają się czego jednak obawiać, jeżeli byście doszli do władzy? Panie redaktorze, wszyscy tutaj jak siedzimy, wiemy, że przy rządzeniu zawsze popełnia się błędy, są różne okoliczności, jak później oceniamy, to nie zawsze wracamy do tych okoliczności, w jakich wtedy były podejmowane decyzje. I jestem przekonana, że po 15 października, kiedy wygramy wybory, przedstawimy w sobotę program teraz i ja tutaj dzisiaj, ja też nie znam tych konkretów, 100 konkretów na 101 dni, które zostaną w sobotę na konwencji przedstawione przez naszego lidera Donalda Tuska, ale chcę podkreślić to, co dla mnie jest najważniejsze. To tego jeszcze tutaj dzisiaj nie powiedzieliśmy, a to się wiąże z rynkiem, z gospodarką. Praca musi się opłacać. My zrobimy wszystko, żeby ta praca opłacała się i 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku jest ogromnie ważne. Powiem z jakiego względu. Po pierwsze dlatego, że jeszcze wyjaśnię, żeby nie było niedomówień. Jak ktoś zarobi 6 tysięcy złotych miesięcznie brutto, to nie zapłaci podatku. To jest ta zachęta dla Polaków, bo rynek pracy oprócz bezrobocia, na które tutaj ugrupowanie rządzące tak bardzo tym się chwali i słusznie, bo ludzie muszą mieć pracę, to ta praca musi się opłacać i my właśnie chcemy o to zadbać, bo nie ma pracowników. Wiele firm polskich i zagranicznych, które działają na naszych rynkach, szuka wykwalifikowanych kadr, a przecież mamy przezdolnych programistów, ludzi, którzy właśnie robią karierę w branży IT i moglibyśmy i powinniśmy to zagospodarować, zrobimy to. Praca będzie się opłacała tu w Polsce pracować, nie trzeba będzie wyjeżdżać za granicę i dochowamy starannie wszystkich złożonych obietnic, czyli mówię tutaj, mam na myśli te 100 konkretów, które odsłonimy już w sobotę. To ja tylko przypomnę, panie poseł, że nie udawało wam się przez wiele lat podnieść stopy wolnej od podatków. Prawo i Sprawiedliwość to zrobiło. W sposób może nieco karkołomny i trudny, ale jednak ale udało się. Bardzo wiele rzeczy udało, których się nie udało aktualnie rządzącym. I tak jak podkreślam, okoliczności, w których żyjemy w danym momencie i podejmujemy decyzje, są główną decyzją.
dużą determinantą. Pan poseł powoływał się na wojnę i pandemię i słusznie, bo to są fakty, a już wszyscy nie pamiętamy, że my rządziliśmy w czasach, kiedy był potężny kryzys finansowy, który nie został wywołany ani przez nas, ani przez Europę, bo to od Ameryki się zaczął, była jego druga odsłona w Europie i wtedy przeszliśmy suchą nogą przez ten kryzys, o czym się już dzisiaj nie chce pamiętać. Także nie wszystkie decyzje, które wówczas były podejmowane, nie były uzasadnione, a chętnie się wyciąga jedną rzecz, teraz pokazuje, a nie w tym szerszym kontekście, o którym pani mówiła też, żeby patrzeć na gospodarkę. Bardzo dziękuję. Panie pośle, rozumiem, że gdyby Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, to ta linia gospodarcza byłaby kontynuowana na przykład poprzez wspomniane przez pana rozwoje programów zbrojeniowych i związane z nimi wydatki i w ten sposób napędzając koniunkturę, tak? Czego jeszcze możemy spodziewać się? No oczywiście bezpieczeństwo Polski jest sprawą kluczową, jest sprawą bardzo ważną. Natomiast ja chciałem tutaj bardzo mocno podkreślić, że nasz program, on jest cały czas znany i on jest cały czas rozwijany. My jesteśmy wiarygodni. To, co obiecaliśmy po wyborach, zostało zrealizowane. To, co obiecaliśmy przed tymi wyborami, już zostało zrealizowane. Ja przypomnę chociażby kwestie płatności za autostrady, czy też 800+. Teraz, wczoraj i dzisiaj, pojawiły się następne punkty programu. A więc punkt pierwszy to jest to przyjazne osiedle. Że rzeczywiście zostanie skierowana część środków, to jest liczone na kilkanaście miliardów złotych, one będą przechodzić prawdopodobnie przez samorządy. Dzięki temu te osiedla, w których Polacy mieszkają, bardzo wielu Polaków mieszka w tych blokach z wielkiej płyty, one będą bardziej przyjazne, będą remontowane, ocieplane. A więc jest to kolejna rzecz. Przedtem przypomnę ten cały program energetyczny Prawa i Sprawiedliwości. To może i Mieszkanie mniejsze, Plus taki te program, mniejsze domy. No, tak, już jest willa, co zrobiliśmy z Lotosem, ten program energetyczny. Proszę państwa, miliardy złotych idą na to, żeby polska gospodarka dobrze funkcjonowała. Nasz program jest, jeszcze raz powtórzę, jest programem wiarygodnym, dlatego że jest realizowany. Ilość błędów, które państwo żeście popełniali, no trudno mi jest ocenić. Teraz w samorządach radzimy sobie doskonale. Pani działalność, na całe szczęście, a to, że jest tam nie najgorzej, to są również te pieniądze, na przykład z różnego rodzaju funduszy rozwojów, dzięki którym przeprowadza się remonty dróg, dokonuje się nowych inwestycji. Na co dzień są te otwarcia? Skąd są, panie pośle, te pieniądze? Od Polaków. No, od Polaków. A wy tylko zarządzacie. Dzięki temu, że dbamy. Kupicie Polaków inflacją, bo macie do budżetu, to Polacy. Ale dzięki temu otwieramy nowe szkoły, nowe przedszkola. Przecież ten przedszkole w każdej gminie, no ten program jest realizowany. Ale brakuje jasnych zasad finansowania zadań samorządów. Te tekturowe czeki, z którymi politycy przyjeżdżają niczym z prywatnymi pieniędzmi, nie wystarczają, panie pośle. No, za tymi tekturowymi tabliczkami, które niektórzy posłowie pokazują, jedni tak pokazują, nie. Drudzy nie pokazują, to było dawno. Za tymi informacjami są konkretne pieniądze na konkretne inwestycje w gminach. I dzięki temu również nie ma recesji w polskiej gospodarce. Nie ma recesji, bo dzięki tym pieniądzom przekazywanym z budżetu państwa Polakom, samorządom, polska gospodarka cały czas się rozwija, jest cały czas w ruchu. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Bardzo dziękuję, panie pośle. Pani Katarzyna Suchańska, a jak samorządowcy oceniają tego typu pomysły, na przykład jak ograniczenie wpływów właśnie z budżetu państwa do samorządów, co wyraźnie odbija się na zadaniach własnych. Pani wspomniała o tym. My jasno postulujemy, że samorządy powinny być finansowane w końcu w sposób sprawiedliwy, dlatego wnosimy o udział samorządów w podatku VAT. Wiemy o tym, że budżet polski jest tak skonstruowany, że przychody to głównie VAT. Za rok 2022 było to około 230 miliardów złotych. Można to zestawić z PIT-em, z którego przychody stanowiły około 68 miliardów. Stąd też nasze rozwiązanie, nasza propozycja programowa wprowadzenia
PIT-u ze stawką zero dla wszystkich. I nie jest to rozwiązanie nie poparte żadnymi danymi. Ale jak dla wszystkich? Dla osób wszystkich fizycznych też? Dla osób fizycznych. No PIT dotyczy osób fizycznych, wiadomo. Patrząc na to, skupmy się na roku 2022. Było to 68 miliardów, czyli mniej więcej tyle, ile kosztuje program 800+. Budżet widać nie zawalił się, a to rozwiązanie, jakim jest PIT zero, pozwoliłoby Polakom zarabiać nawet o 15-20% miesięcznie więcej. Byłaby to realna pomoc dla każdego Polaka. I nie tylko dla tego, który jest pracownikiem, ale również dla wszystkich przedsiębiorców, ponieważ ograniczyłoby to koszty biurokracji, nie musieliby przedsiębiorcy dokonywać skomplikowanych rozliczeń płacowych. Przede wszystkim koszty urzędnicze, koszty poboru tego podatku byłyby praktycznie zniesione do zera. Urzędnicy w końcu mogliby się skupić na ściganiu prawdziwych przestępstw skarbowych, oszustw na akcyzie, na VAT-ie. Tutaj tkwią problemy. Zwróćmy uwagę, jaka jest wartość szarej strefy. To jest 746 miliardów złotych. My mamy gdzie szukać tych pieniędzy. Obecnie system podatkowy, który jest bardzo skomplikowany, nie zachęca ludzi do tego, by z tej szarej strefy wychodzili. Wręcz przeciwnie. Rzesza Polaków wchodzi do tej szarej strefy. Widzimy to również po liczbach. Ta szara strefa przez ostatnie lata nie maleje, a lawinowo rośnie. Ona po prostu w tym momencie, mam wrażenie, że stała się czymś nie do opanowania. Także PIT zero dla wszystkich Polaków, myślę, że pozwoliłby w końcu zahamować wszystkie te negatywne skutki, z jakimi się zetknęliśmy. Ja myślę, że to jest właśnie sposób na walkę również z inflacją. No, no, proszę Państwa, no, ten program jest miły, ale jest zupełnie utopijny, dlatego że gdyby tak się stało, to inflacja by podskoczyła do rzędów, do takich wymiarów zupełnie niebotycznych i zrujnowałoby to polską gospodarkę. Po druga, kolejna sprawa. Nie zrujnowało, no właśnie, bo ta pomoc dla społeczeństwa, ona się mieści w jakichś rozsądnych granicach. Ale to porównałem te kwoty, to są dokładnie te same kwoty. 500 plus nie zrujnowało, natomiast doprowadzenie do takiej sytuacji, że nikt nie będzie płacił podatków, a więc nawet ten, ale co zarabia milion. PIT to nie jest jedyny podatek. Jest VAT, akcyza, są inne podatki. Ale mówimy o osobach fizycznych. Proszę zwrócić uwagę, że likwidacja PIT to spowoduje wzrost wynagrodzeń, a zarazem wzrost wydatków konsumpcyjnych Polaków, czyli wzrosną zdecydowanie przychody z VAT-u. A jak już powiedziałam, to na VAT-ie bazuje budżet Polski. Ale proszę nie przerywać, ja zaraz skończę. A więc inflacja podskoczyłaby w sposób niesamowity. Mówicie o walce z inflacją, a tutaj chcielibyście tą inflację napełnić. Podatki muszą wzrostem być jakieś płacone. Powtórzę jeszcze raz. Muszą być zapewnione stałe, stabilne dochody państwa, chociażby ze względu na bezpieczeństwo Polski, na bezpieczeństwo socjalne Polaków. A więc nie stawiajmy takich test programowych, że po wyborach zostanie zlikwidowany podatek PIT. No. Panie pośle, dzisiaj rano można przeczytać, FOR policzył obietnicy wszystkich partii i chcę panu powiedzieć, że pańska partia jest na drugim miejscu. Pierwsza Lewica, ponad 200 miliardów obietnicy, wszystkie te, które do tej pory zostały ujawnione. Państwo też jeszcze będziecie pokazywać, codziennie odsłaniacie ale kolejne. Nasze obietnice ale są na bieżąco realizowane. Są podliczone. One są na bieżąco kosztują realizowane. Kosztują bardzo wiele. Ponad 200 miliardów Lewica. Państwo tam macie w granicach 180 miliardów. My mamy, nasze obietnice kosztują najmniej, póki co też te pokazane, bo w sobotę będziemy mieć konwencję, 80 miliardów. Także Państwo obiecuje, z jednej strony martwicie się o kondycję banków i o wakacje kredytowe, natomiast obiecujecie państwo kredyt ludziom na 0%. Czyli kto zapłaci za ten kredyt? No musiałoby całe społeczeństwo zapłacić. Szanowni państwo, żeby zachować... Nasze obietnice mówiące o 2% kredycie są realne i są realizowane. I gospodarka się nie wali, a młodzi ludzie będą mogli kupić mieszkania. Do wyborów, panie pośle, do wyborów wszystko będziecie obiecać, a po Ale wyborach... nie obiecać, to jest realizowane przecież. No. Panią poseł Nowogórską chciałem tylko zapytać, ile będą kosztowały obietnice PSL-u w takim razie?
Na pewno mniej niż obietnice PiS-u, dlatego że na pewno... I to prawda, w tym zestawieniu tak wygląda, to prawda, pani poseł. Trzymamy za słowo. Szanowni Państwo, pani poseł Urszula Nowogórska z PSL była z nami online, pani poseł Mirosława Nykiel z Platformy Obywatelskiej w studio. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Pan poseł Wojciech Szarama, Prawo i Sprawiedliwość, bardzo dziękuję. Oraz pani Katarzyna Suchańska, bezpartyjni samorządowcy, bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję państwu za wysłuchanie tej interesującej rozmowy. Wiele pomysłów na to, co powinno wydarzyć się po wyborach. Wciąż to jest jednak dzielenie skóry na niedźwiedziu. Sytuacja w zależności oczywiście od oceny jest dobra, bardzo dobra lub dramatyczna. Ale tak naprawdę jak jest, proszę państwa, widzimy codziennie, idąc na zakupy. Bardzo dziękuję, zachęcam do oglądania kanału wyborczego portalu wnp.pl i do zobaczenia.